Cześć wszystkim, czas zamknąć mój konkurs numer 2. Zacznę może od komentarza niekoniecznie związanego z samym konkursem, ale gdy go zobaczyłem 1 stycznia, gdy się przebudziłem około 12, bo powiedzmy, że byłem zmęczony i musiałem odespać, zobaczyłem anotację, że powstał około 10 czy 11 godzin wcześniej, czyli około 1 w nocy, czyli godzinę po Sylwestrze. Strasznie mnie zamurowało, gdy go przeczytałem. No i mam takie po prostu pytanie do autora. No jak widzicie, akurat autora zamazałem, ale myślę, że ta osoba, no i zresztą komentarz cały czas jest, ale ta osoba będzie wiedzieć, że to akurat jej komentarz. Pytanie brzmi, jak sobie wyobraża podsumowywanie konkursu w Sylwestra? Poza tym, gdy powstało ponad 250 komentarzy, trzeba to wszystko przeczytać, trzeba pogadać z chłopakami, który komentarz jest powiedzmy fajny, który jest lepszy, który mógłby zająć to miejsce, czy tamto miejsce, wszystko trzeba było uzgodnić. No i po prostu zamurowało mnie, jak przeczytałem ten komentarz, więc chciałbym, żebyście na przykładzie, prawda, zwracali uwagę i słuchali po prostu tego, co mówię w momencie ogłoszenia konkursu, zdawania sobie sprawy, że trzeba jednak trochę czasu na pewne rzeczy. Ale dobrze, zostawmy już ten temat. Najpierw będą 3 komentarze, które zostały wyróżnione. Niestety nie mogę przyznać żadnych nagród za wyróżnienie. Nie została na to przewidziana żadna pula nagród, ale chciałem je po prostu wam wszystkim pokazać. No, pewnie większość i takie widziała, ale od tego zacznę. Więc 3 komentarze, które uzyskują tak zwane wyróżnienie, proszę. Zanim jeszcze przejdę do części właściwej, chciałbym przypomnieć, że komentarze zostały wybierane przez jury. Jury to były 4 osoby, czyli ja, Ptaszniki, HD, Zilla oraz Pan Blady. Linki do kanałów tych osób oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Wybraliśmy te komentarze, które naszym zdaniem na nagrody zasługiwały. Niestety mieliśmy tylko 3 miejsca, które mogliśmy przydzielić. Bo tak było to ustalone od początku, niestety nie udało się pój nagród zwiększyć, co zrobisz. Gorąca prośba do osób, które w chwili obecnej pojawią się na ekranie, niech napiszą mi prywatną wiadomość na YouTubie z oczywiście swoim adresem do wysyłki. Ja te dane przekażę Sarnacowi i będzie mógł zrobić wysyłkę i wam nagrody wysłać. Sami już się w tej sprawie nie kontaktujcie, bo zrobi się jakieś niepotrzebne zamieszanie. Ja mu te informacje przekażę. Także bez już trzymania was tutaj w niepewności, od miejsca 3 oto zwycięzcy. Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Zwycięzcom oczywiście gratuluję w imieniu swoim, jak i pozostałych członków jury. Dziękuję wam wszystkim, trzymajcie się i do następnego, czy to konkursu, czy to filmiku. Na razie, hej!